Nie reklam, proszę Państwa, żydowskich. Dlaczego? Dlatego, że ktoś w świątek, piątek puszcza te reklamy w radiu, a nie powinien puszczać reklam w czasie świąt, bo to jest zarabianie w ten sposób. I niesympatycznie, człowiek tu brzuchem do góry leży, a tu ktoś zarabia, wiesz. No. Albo przerwa, albo nie przerwa, proszę Państwa. Zabawny, czy raczej ma prowokować do refleksji? Jak wygląda poezja haiku zaadoptowana na potrzeby rysunku prasowego? Czy współcześni odbiorcy rozumieją tak oszczędną formę? O tym porozmawiamy w Kwadraturze Kultury w poniedziałek 14 stycznia. Zapraszam o godzinie 22.05. Monika Małkowska. Radia Concita to Kafenebro, Concita Barbie, Baby Life. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Przekładaniec Jechowicza. Dzień dobry Państwu, a w studio Polskiego Radia we Wrocławiu jest nasz gość, dr Wojciech Myślecki. Dzień dobry Panu. Dobry wieczór Panie redaktorze, dobry wieczór Państwu, bo też wieczór chyba jest bardzo przynajmniej. No tak, jesteśmy na przechyle dnia i wieczoru. No właśnie, ale wzeszły listy generała Kiszczaka z Instytutu Edgara Hoovera w Stanach Zjednoczonych. Czy pan zapoznał się z częścią tych listów? Znaczy, przeglądałem jakby klasową dyskusję wokół tych listów. No właśnie. Także jeżeli znam ich treść, to często poprzez cytowania dziennikarskie, a one były dosyć gęste ze względu na, że listy są krótkie, ale niesłychanie treściwe. Panie doktorze, właśnie chciałem zapytać, czy pana zdanie odgrzebywanie tych rzeczy sprzed 30 lat, sprzed 20, ostatnie listy pochodzą z roku 2004, czy dziś mają one znaczenie, pana zdaniem? I ja, jeśli znaczy, tak. Politycznego, moim zdaniem politycznego wielkiego one już nie mają, bo jednak to pokolenie już odchodzi na czele z generałem Kiszczakiem, świętej pamięci już, czy nie świętej, ale natomiast niosą bardzo duży informacji, taki mają ciężar gatunkowy w sferze jakby atmosfery tamtych czasów i są bardzo pouczające, szczególnie dla ludzi, którzy mienią się albo chcą się mienić elitami, bo to się rozgrywa właściwie na linii generał, który trzymał w rękach praktycznie wszystkie istotne tajemnice i wiedzę, łącznie z tajemnicami alkoholu wielu prominentnych ludzi i sceny politycznej, ale też elit i naukowych i kulturalnych. No i to bardzo smutne wnioski można wyciągnąć o nie najlepszej kondycji naszych elit. Przynajmniej ja, ponieważ na to patrzę trochę może nieobiektywnie, bo ja należałem do tej grupy ludzi, która stanowczo się sprzeciwiała jakiejkolwiek możliwości współpracy, może nawet zbyt radykalnie, ale w każdym razie jakby powiedzmy patrzę na to z zewnątrz, osoby, która nigdy i pod żadnym pozorem i pod żadnym argumentem nie podjęła dialogu ani współpracy ani w czasie PRL-u, ani później z tym całym środowiskiem, a więc mogę mówić spokojnie. Co mnie tutaj, panie redaktorze, uderza? Mianowicie jakby pewna paralela między zbrodnią i karą, czyli grą pomiędzy sędzią a Raskolnikowem. Prawda, sędzia jakby widzi, bardzo głęboko przenika jakby duszę Raskolnikowa i prowadzi z nim dialog, który ma zaprowadzić go akurat w tym wypadku do rozwiązania pozwalającego mu na wyjście z tej koszmarnej sytuacji, w której sam się znalazł. Natomiast generał Kiszczak prowadzi taką bardzo subtelną, specyficzną grę właśnie z pozycji osoby, która bardzo dużo wie o poszczególnych ludziach. Proszę zwrócić uwagę na list do Andrzeja Szczepiorskiego. Obydwaj tak czy inaczej żeśmy go znali. I druga rzecz, że on był przecież bardzo zaawansowanym, takim bardzo pracowitym, tajnym współpracownikiem służby, więc to jest taka podwójna gra, że z jednej strony pisze do niego w związku z jakimś tam otrzymaniem paszportu, a równocześnie przecież Kiszczak wie, kim on jest. Więc to jest takie niesłychanie subtelne, to jest takie, no można powiedzieć, Dostojewski dla ubogich. I to mnie najbardziej intryguje w tych listach,
jak on subtelnie i cynicznie odsłania słabe strony ludzi, którzy chcieliby uchodzić za autorytety moralne. No proszę bardzo, wymiana korespondencji z Michnikiem od jakiegoś takiego zupełnie trudnego do zrozumienia poufałości, prawie że zaprzyjaźnienia się, nie tylko że po imieniu, ale jakby wiesz, no, tusery sobie prawią. Przypomina się to słynne zdjęcie, jak Michnik z kieliszkiem wódki sam siedzi w tej Magdalence z Kiszczakiem, który tak ironicznie na niego patrzy, do jakiegoś tam takiego rozejścia się. I zresztą zobaczcie, jak Kiszczak zachowuje lepszy styl w tym momencie, kiedy jakby rozchodzą się ich drogi polityczne czy jakieś tam. I bardzo grzecznie, chłodno punktuje jakby ten... On jakby do końca ma przewagę nad tymi swoimi interlokutorami. To jest wielka nauka dla ludzi, żeby nie pchać się w te rewiry, bo tam się nigdy nie wygra, jeżeli się nie jest twardym człowiekiem. Tak, objęcia tak wyrafinowanych specjalistów, jakim był niewątpliwie Kiszczak. Ale on ma jeszcze przewagę wiedzy, bo oni mało wiedzą o różnych tajnikach nawet prywatnego życia, a on prawie wszystko wie o nich. Panie doktorze, ale mnie także interesuje, czy pana zdaniem ta wiedza Kiszczaka i pewna zależność wielu ludzi z elit, ówczesnych elit politycznych, z których część zresztą do dziś przecież istnieje w polityce bądź na wysokich stanowiskach w różnych obszarach życia publicznego, mogła mieć wpływ na kształtowanie się III RP? No, kształt III RP został zdefiniowany w drodze bardzo szerokiego porozumienia międzynarodowego, tym z udziałem kół zachodnich, i to jest oczywiste. Przecież ambasador amerykański nawet wytyczał pewną taktykę, choćby nawet przy wyborze Jaruzelskiego, żeby wybrać, ale jednym głosem, i no i prawie, że ta taktyka okazała się, no wystarczyło, bo pół głosu brakowało, żeby Jaruzelski nie został wybrany. Ale jest to było szerokie porozumienie okrągły stół, to nie było tak tylko nasze elity. I druga rzecz, że to był tak głęboki kompromis po bardzo trudnym do zaakceptowania z okresie komunizmu, nawet tej ostatniej schyłkowej, dosyć groteskowej już fazie, to tym niemniej ten kompromis strasznie zaciążył nas, nazwijmy, etyką życia publicznego i ciąży do dzisiaj. Nasza nędzna w tej chwili sytuacja w życiu publicznym i poziom, czy niski poziom dialogu politycznego wywodzi się właśnie z destrukcyjnego oddziaływania i długiego cienia okrągłego stołu. I Kiszczak jakby w tych swoich perełkowatych listach, czasami dwuzdaniowych, przez to, że chowa te kartki z książkach i pewnie jako zakładki i się niezły ubaw ma, jak tam te podziękowania takie czołobitne do niego przychodzą, jest takim też elementem ucieleśniającym ten długi cień trudny do zaakceptowania. Straszną cenę płacimy ciągle za okrągły stół. No to przenieśmy się, panie doktorze, do ostatnich godzin tego, czym żyje także opinia publiczna w ostatnich godzinach, dniach, mianowicie złapaniu dwóch szpiegów przez ABW, Japończyka i byłego oficera wojsk polskich służb specjalnych. Wydawało mi się, że nasze służby niczym już nie zaskoczą, ale zaskoczyły mnie. Pierwsza rzecz, oczywiście tych, nazwijmy, osób reprezentujących służby specjalne chińskie w Polsce jest dużo, bo moim zdaniem 99,9% wszystkich ludzi będących tutaj służbowo w gospodarce, może wyłączyłbym ludzi kultury, ale też nie do końca, to są przecież zawodowcy ze służb specjalnych chińskich. Nie ma innych. Po prostu tak jest zorganizowane to państwo. I to każdego można byłoby Chińczyka biednego tu zamknąć i powiedzieć, że jest współpracownikiem i pewnie by tak siedział cicho i nie protestował. Natomiast czym mnie zaskoczyły służby, że w sprawach tej telekomunikacji Huawei jest jakby wałkowana bardzo długo, już wiadomo, że oni zawsze zamontowują w różnych najdziwniejszych miejscach chipy pozwalające na kontrolowanie przepływu informacji w tych systemach i podsłuchiwanie i tak dalej. Nasze służby zresztą wiedzą doskonale, często same w tych bardziej wrażliwych systemach rozmontowują te Huawei
i tam wyciągają te chipy, nie wiem czy skutecznie, ale coś najśmieszniejsze, że właściwie cały czas Huawei ma ogromny udział w naszym rynku. Na przykład sam brałem udział w ostrzeganiu kół rządowych przed pojawieniem się Huawei w systemach energetycznych, dlatego że w jednej ze spółek energetycznych przygotowywano właśnie między innymi możliwość skorzystania z systemu Huawei, co byłoby po prostu zupełnie, nie wiem jak to wszystko nazwać. A więc zaskoczyłem mnie tylko w tym, że zamiast w jakimś sensie po cichu z Chińczykami, i to nie tego jednego szpiega, tylko więcej po prostu poprosić, żeby oni się szybko zabrali skutecznie, bo to jest wielkie państwo i nie ma co jakichś robić pokazówek takich, że oni go aresztowali. Musiał albo coś zaszło takiego, że się nie dało inaczej, ale uważam, że należało to zrobić po cichu i bez wielkiego hałasu. Tym mnie zaskoczyły służby, że go aresztowały, a nie po cichu. Tak. Może to jest także wynik jakiejś zależności politycznej od innych państw, które i w Europie, ale przede wszystkim i Stany Zjednoczone traktowały Huawei jako persona non grata, jeśli chodzi o instalacje. Tak, Stany Zjednoczone w tej chwili, moim zdaniem, większość państw takich, przynajmniej natowskich, pewnie zrezygnuje, a na pewno zrezygnuje we wszystkich systemach publicznych, państwowych, a przede wszystkim krytycznych. Być może, że na rynku tam indywidualnym to jakoś tam będzie jeszcze chodzić. Jest to problem trudny, bo my staramy się mieć dobre relacje z Chinami i słusznie, ale jednak jest granica, na której nie można sobie na to pozwolić, tylko że o ile wiem właśnie w tych relacjach międzynarodowych, w tego typu sprawach, jak przyłapanie już tak za rękę złapanie pracownika służb specjalnych obcego państwa, to jeżeli nie jesteśmy w nim w konflikcie, to się nogą po prostu wydala bez wielkiego hałasu. Ale co ciekawe jest kwestia, że drugą osobą aresztowany jest były oficer ABW, i znowu tak patrząc na jego karierę zawodową, to nie bardzo wiadomo właściwie, dlaczego tak długo ten proceder. To jest dziwne, że to jest przecież jakaś straszna porażka jednak sposobu selekcji i doboru ludzi do służb specjalnych u nas. Dlatego to jest druga nauczka z tego płynąca. Czyli pierwsza rzecz, to musimy wejść mocniej we front odmowy w stosunku do Huawei z państwami natowskimi. Druga rzecz, że musimy dokonać review, przeglądność po prostu, w których miejscach krytycznych systemach te systemy są, je po prostu wymienić albo dokładnie przedmuchać i znaleźć te chipy. I trzecia sprawa, że trzeba przemyśleć bardziej, można powiedzieć, klarowną i bardziej asertywną politykę w stosunku do Chin, jeżeli chodzi o ich tutaj poruszanie się po naszym kraju, szczególnie w miejscach wrażliwych. I wspomniał pan także o selekcji kadrowej do takich strategiczno-newralgicznych instytucji, jaką jest ABW. A to już jest w tym sektorze właśnie informatycznym. Nie tylko. Moim zdaniem, jak tylko się uładzi, mam nadzieję, że się uładzi sytuacja polityczna, może w ciągu 2-3 lat, to i uda się już w szerszym, powiedziałbym, układzie, czyli opozycja i partie rządzące, czy partia rządząca, to musimy też przeprowadzić reformy. Niestety jeszcze raz służb specjalnych, bo to, co się dzieje w tej chwili, jest trudne do zaakceptowania. Panie doktorze, kilka ataków nastąpiło w ostatnich dniach, jeśli chodzi o ekipę rządową, o obóz trzeciej zmiany, mianowicie między innymi za sprawą wizyty wicepremiera Włoch pana Salviniego. Jak pan to ocenia? To znaczy, to że opozycja atakuje, to jest oczywiste, to jest standard. To tak jak pan redaktor dobrze wie, że wiadomością nie jest jak pies pogryzie człowieka, tak jak człowiek pogryzie psa. Więc to, że opozycja atakuje, to w ogóle szkoda sobie tutaj dyskutować. Natomiast bardzo ciekawe jest, że po raz pierwszy jakby pojawiła się nowa konfiguracja, jakby nie rozważana o analizie i w sporach politycznych. Przyjeżdża notabene na oczekiwanie czy na zastaranie strony włoskiej akurat. Wicepremier
rządu, który eurosceptycznego, rządu o takich, można powiedzieć, no, tendencjach narodowych, tak, jak to się ten. I na dodatek to jest rzeczywiście pierwsza osoba, bo on wprawdzie jest drugą formalnie osobą w rządzie, ale faktycznie to on jest, prawda, tym numer jeden. Rozmawia, to jest specyfika polska, z osobą, która jest szarym, aczkolwiek niezwykle szanowanym posłem zwyczajnym. I to jest, nie wiem, czy pan redaktor na to zwrócił uwagę, że rozmawiają niby numery dwa, faktycznie to są osoby, które tutaj są kierownikami polityki. Druga rzecz, że to spowodowało pokazanie różnych możliwych nowych konfiguracji, bo Salvini, ten wicepremier, właściwie przyjechał zbadać, w jakim stopniu można poukładać się po wyborach w Unii Europejskiej, do Parlamentu Unii Europejskiej, i co zrobić z tą frakcją, która po opuszczeniu przez konserwatystów brytyjskich, a to jest oczywiście pewne, bo Brexitu się już niestety nie da, a szkoda, zatrzymać, więc należy się poukładać na nowo. I trzecia rzecz, okazało się, że bardzo dobrze się stało, że on przyjechał, bo można było zdefiniować różnice, często o charakterze geostrategicznym, czyli dosyć obiektywne, między interesami wewnątrz państw Unii, bo akurat z Włochami mamy stosunek do Rosji. Włączy się oczywiście, jak zwykle, niezawodny pan prezydent Putin, który powiedział wyraźnie, albo się z Polską gra, albo z Rosją, czyli on prowadzi politykę wykluczenia, to znaczy, że Polska dla niego jest jakby z definicji, czy z urodzenia, czy z natury rzeczy, czy ze względu na zlecenie boskie, jest państwem, w którym nie da się współpracować albo z nim, albo z Polską. Jest to coś zupełnie niesłychanego w polityce międzynarodowej. A jeszcze śmieszniejsze jest, no ale tutaj się chyba też nie będziemy dziwić, że siedzi cicho Unia. Ani Tusk się nie oburzy na takie postawienie sprawy. To co? Przecież to jest taki szantaż. Nie rozmawiacie z Polakami, to jesteście wykluczeni z rozmów ze mną, tak? Czy my nie jesteśmy, nie deklarujemy wrogości do Rosji, wręcz odwrotnie, było kilka razy podejść. Więc dobrze, że Putin to powiedział, żeby pokazać, że to nie my jesteśmy genetycznymi rusofobami, tylko że oni prowadzą taką politykę. Oczywiście można byłoby na rozegrać, to nie jest skomplikowana. To jest bardzo dobrze się stało, że akurat te sprawy zostały podniesione. I co ciekawe, że rząd włoski tym razem, moim zdaniem, nie dokona wybora, jeżeli dokona, to ze wskazaniem na Polskę. Więc uważam, jest to osobisty duży sukces pana prezesa Kaczyńskiego i bardzo dobrze, że on zdjął ten obowiązek spotkania się z premiera Morawieckiego, bo to by rodziło dużo większe, jakby powiedziałbym, konsekwencje dyplomatyczne, a tak polityczne, co żeśmy pozałatwiali, a z dyplomacją nie mam problemu, a Unia, a znaczy opozycja nie chce gadać, co chce. Więc tutaj możemy mieć pretensje wyłącznie do, jeszcze raz, do Unii, że nie wykazała odpowiedniej solidarności i nie zareagowała na niedopuszczalne wystąpienie prezydenta Putina. No, widać po tym milczeniu Unii Europejskiej, że ciągle ten cień dyspozycji niemieckich ciąży nad Unią Europejską, no bo powiedzenie Unii Europejskiej to byłoby też głosem Niemiec, a Niemcy, jak wiadomo, nie mogą sobie pozwolić na to, żeby... Ale jest pani Mogherini, która niby reprezentuje państwa Unii Europejskiej, a nie Niemcy, no i jest przewodniczący Donald Tusk, który no, cały czas deklaruje, i ja w to wierzę, że czuje się patriotą polskim. No to czemu siedzi cicho i nic nie mówi? Przecież to Putin podał piłkę doskonałą do ścięcia, znakomitą. No, bo co to znaczy, że on będzie wybierał, z którymi państwami Unii on będzie rozmawiał, którymi nie? Stworzymy pewną wspólnotę polityczną, traktatową i obowiązkiem zwrócenia uwagi, że jeżeli znaczy, że i on jeszcze między dwoma państwami stawia takie ten. Więc tutaj głos zdecydowany to jest przecież ratowanie czy ochrona solidarności, jedności politycznej Unii
Jak można powiedzieć, że ja z tym będę rozmawiał, z tamtym nie, bo tamten rozmawia ze mną, tamten nie chce i tak dalej. Czy to nie on rządzi, powiedzmy, regułami gry wewnątrz, albo przynajmniej powinien. Więc ja tu, jeżeli mówimy o tym, to dla mnie to jest właśnie taki element, który należy podnieść zdecydowanie. Panie doktorze, drugim obiektem ataku jest sprawa odstrzału dzików. Czy we Wrocławiu, gdzie pan mieszka, pojawiają się na Dolnym Śląsku też dziki i też protesty ekologów i polityków przeciwko temu odstrzałowi? Czy to tylko Warszawa tu żyje? Panie redaktorze, tak, dzisiaj taki mamy duży rozrzut ten. Sprawa, przecież Wrocław jest ciągle bardzo daleko od tej bariery, powiedziałbym, ostrożnościowej, związanej z rozprzestrzenianiem się tej jednak strasznej choroby. Ona jest straszna przede wszystkim dla hodowców trzody chlewnej z tego względu, że ona się nie przenosi na razie na ludzi. Natomiast jest bardzo zaraźliwa. Te dziki ze względu na swoją mobilność są jakby nosicielami tego, rozsadzającymi tą chorobę. Panie doktorze, mamy pół minuty, ja chciałbym zapytać, dobra, jaka jest pana opinia? Nie, we Wrocławiu ten problem na razie, moja opinia jest taka, należałoby ten pas, powiedziałbym, niestety biologicznej neutralności, czyli braku dzików w tym pasie, zrobić dużo wcześniej, nim w tej chwili będzie to poważny problem i niestety innego wyjścia niż odstrzelenie dużej ilości dzików w tym pasie nie wchodziło w rachubę. Tylko że zastanawialiśmy się 2 lata, a minister rolnictwa chyba z tego powodu został odwołany. Bardzo, bardzo dziękuję Państwa i moim gościem był pan dr Wojciech Myślecki w studio Polskiego Radia we Wrocławiu. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję również. No, dziękuję. Dobranoc. Tu Polskie Radio 24, minęła 17.30, informacje dnia, Paweł Zieliński, zapraszam. Tańszą energię dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i samorządów zapowiada minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Podczas zorganizowanej w Krakowie pierwszej konwencji krajowej porozumienia szefowa tego resortu przedstawiła program Energia Plus. Jak mówiła minister Emilewicz, program zakłada m.in. większe wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. 2020 rok to jest trudny rok, ponieważ to jest rok, w którym Polska zobowiązała się do tego, iż będzie miała w swoim tak zwanym miksie energetycznym 15% energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii. Dzisiaj nie będziemy w stanie osiągnąć tego celu w inny sposób niż za pomocą programu, który Państwu tutaj dzisiaj prezentujemy, czyli uruchomieniu instalacji energii odnawialnej na własny użytek dla każdego Polaka i dla każdej rodziny. Według minister Emilewicz program zapewni oszczędności przedsiębiorstwom i pozwoli na zmniejszenie kosztów usług komunalnych. Minister dodała, że pozytywne efekty odczują także gospodarstwa domowe. Ponad 33 miliony 600 tysięcy złotych, tyle zebrano już podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku akcja odbywa się pod hasłem Pomaganie jest dziecinnie proste. Za pieniądze, jakie zbiorą do puszek wolontariusze, a także uzyskane z aukcji, zostanie zakupiony sprzęt medyczny dla 50 specjalistycznych szpitali dziecięcych. To jest przyjemność, takie pomaganie, mówią wolontariusze, którzy zbierają datki w Warszawie. Ej, jednak trzeba pomóc, a nie siedzieć na kanapie i nic nie robić przez całe dnie. Jeden dzień możesz poświęcić i pochodzić tą puszką. Chcemy pomóc dzieciom, które są jakby w szpitalu i no po prostu chcemy zrobić jakiś dobry uczynek. Wiesz, że dzięki tobie inni będą mogli poczuć się lepiej. Po to, żeby pomagać, bo wiemy, że są ludzie potrzebujący w Polsce, którzy na pewno skorzystają ze sprzętu. Fajne przeżycie, pomagać innym. Podczas poprzedniego finału Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrała ponad 126 milionów złotych. Blisko 150 tysięcy złotych zebrano podczas 17. akcji charytatywnej Choinki Jedynki. Cały dochód został przeznaczony na rzecz Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko i Fundacji Pozwól Mi Żyć z Gdańska. Wicedyrektor radiowej Jedynki Marek Mądrzejewski wyjaśnia, że celem akcji jest pomoc potrzebującym, a także uwrażliwienie najmłodszych. Naszym sukcesem będzie to, za kilkanaście lat wyrośnie takie pokolenie choinek jedynki, czyli takie dzieciaki, które będą patrzyły na świat, pamiętając o tym, że żeby go naprawdę zrozumieć, warto mieć serce, warto być dobrym, wrażliwym. Ludzie, którzy zostali w jakiś sposób przez los źle pod
W ramach akcji na antenie radiowej jedynki licytowano prace plastyczne nadesłane na konkurs rysunkowe dla dzieci, rysunki podopiecznych obu fundacji, a także obrazy namalowane przez artystów, sportowców i naukowców. Tak. Rzecznik ambasady Stanów Zjednoczonych w Berlinie potwierdza. Ambasador Richard Grenell wysłał do realizujących projekt gazociągu Nord Stream 2 zachodnich koncernów list z zapowiedzią objęcia ich amerykańskimi sankcjami, jeśli nie wycofają się z tego przedsięwzięcia. O liście informował wcześniej niemiecki wysokonakładowy dziennik Bild na swojej stronie internetowej. Rzecznik przypomina, że planowanemu drugiemu gazociągowi z Rosji do Niemiec po dnie Bałtyku sprzeciwiają się także inne państwa europejskie. Ponownie podkreślamy, że firmy, które angażują się w rosyjski sektor eksportu energetycznego, uczestniczą w czymś, z czym wiąże się poważne ryzyko sankcji. W efekcie firmy, które wspierają budowę obu gazociągów, czynnie działają na rzecz nadwątlenia bezpieczeństwa Ukrainy i Europy, głosi list cytowany przez Bild. Według rzecznika ambasady USA listu nie należy traktować jako groźby, lecz jako jasną deklarację polityki Stanów Zjednoczonych. Do 4 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wybuchu gazu w piekarni w Paryżu. Około 50 osób jest rannych. Stan 9 z nich lekarze określają jako krytyczny. Ciało czwartej ofiary, młodej kobiety, mieszkanki budynku, w którym doszło do wybuchu, strażacy znaleźli dzisiaj pod gruzami. Oprócz niej w wyniku eksplozji zginęła hiszpańska turystka oraz dwóch młodych strażaków, którzy jako pierwsi starali się uszczelnić niesprawną instalację gazową. W geście pomocy dla ich rodzin rozpoczęła się zbiórka pieniędzy. Tymczasem o aktualnej sytuacji mówi rzecznik paryskiej straży pożarnej. Trzeba dokładnie zbadać od piwnic po strych stan wszystkich budynków sąsiadujących z piekarnią lub znajdujących się naprzeciwko miejsca eksplozji. W tej chwili są one niedostępne dla mieszkańców. Tam nie ma okien ani drzwi, nawet tych pancernych, wzmocnionych. Teraz na miejscu pracują specjaliści badając stan budynków. To może potrwać od 2 dni do tygodnia. Straty materialne są ogromne. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W akcji ratowniczej brało udział około 200 strażaków. Strefa wybuchu jest całkowicie zrujnowana. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Komputer Izyda, proszę Państwa, tutaj przedstawia informacje z wernisażu Ergo Hestian Saloon. Proszę Państwa, bardzo ciekawy wernisaż i artysta z Gdańska. No tutaj Państwo informacje mają na ścianie wszystko i jest film, wideo, bo my nie pokazujemy tylko zdjęć, pokazujemy też filmy. Od tego mamy zdolności, możliwości nagrywania foni, ruchu, dźwięku i tak dalej, obrazu. Także nie tylko obraz, bo ja nie rozumiem, że gdyby miała być śpiewaczką operową, jak ta cała Wróblewska i same zdjęcia, to nie za dużo tych zdjęć. Przecież te zdjęcia są, proszę Państwa, razem z filmami. I to jest sposób taki umiarkowany, zrobiony, ukoloryzowany, urozmaicony. A nie tylko same zdjęcia, że ktoś ciekawy jest, a ciekawe jak ona śpiewa ta Wróblewska. Nie? I takie, i bo ja mówię, że ona to piszczy. Że ma ten głosik, taki głosik, nie wiem co ona z tego głosiku zrobiła, co, jak się ona wyrobiła, no ale chyba, wiesz, kabaje, to chyba nie zostanie tu jakąś tam. Polskie biatlonistki zajęły 11 miejsce, a ich koledzy uplasowali się na 12 pozycji w biegach. Nie pokazujemy tylko, proszę Państwa, samych zdjęć, ale pokazujemy, proszę Państwa, też ruch. A w walce fonie, wszystko jest, w kombinacji wszystko pokazuje. Szczepan Kupczak na półmetku, czyli po skoku był drugi, ale ostatecznie zajął 28 miejsce. Zwyciężył Niemiec Vincent Geiger, który w biegu na 10 km wyprzedził swojego rodaka Johannesa Rydzeka. Trzeci był Japończyk Akito Watabe. Paweł Słowiok zajął 38 miejsce, a Adam Cieślar nie wystartował w biegu. Ponownie o sporcie za 2 godziny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Przekładaniec Jachowicza. W drugiej części przekładańca Państwa gościem jest pan dr Krzysztof Madej, historyk. Umówiliśmy się, że porozmawiamy o przemycie sportowców, a wśród nich elit
elity intelektualnej, można powiedzieć, sportowców, brydżystów. Co to za historia? Bo ja zdaje się, tak jakbym częściowo ją z autopsji znał. Znaczy zgadza się. Dzień dobry Państwu. Lata 60. to jest, tak jak żeśmy już tutaj kiedyś rozmawiali, to jest w ogóle czas, kiedy no, granice zaczynają być otwarte i ci, którzy mogą wyjeżdżać, starają się na tych wyjazdach zarobić, a wśród osób wyjeżdżających i wyjeżdżających często, no, mających pewne nieformalne lub formalne względy u celników, byli sportowcy. To byli często sportowcy bardzo znani, wręcz były takie doniesienia w połowie lat 60., że właściwie większość polskich lekkoatletów para się przemytem, no ale coś z tym nie za bardzo. Pan Puter i Zyda mówi, że no, człowiek po prostu wypoczywa przy tych pracach. Naprawdę, są perfekcyjnie wykonane, są bardzo kolorowe, wyraziste kształty, takie pozytywne, pozytywne. Także wyciszają umysł, organizm, człowiek się uspokoić nie tylko może. No bo jak poczytam to, z czym tutaj Ziobro obiecał walczyć z tymi firmami pożyczkowymi, z tymi firmami windykacyjnymi wszelkimi, no to przechodzi wszelkie pojęcie, żeby człowiek musiał płacić dwa razy więcej jak bierze, a nie dość, że bierze dużo, niedużo, to musi to spłacić, kilka pożyczek, a jeszcze kilka razy wiesz, że to na lichwę, no to przecież tak jak i u Frankowiczów prawie, że takie branie to się może nigdy nie skończyć. Gdy nadaje nasze radio Tok FM Eurokoncita Barbibe Julian Sumitra, więc prace te wyciszają, uspokajają, że jeżeli ludzie mają jakieś przeżycia, mają jakieś problemy, no to przecież od tego jest sztuka uspokaja, na przykład psalmy w Piśmie Świętym, psalmy w Biblii uspokajają, leczą serce. Psalmy są dla serca. Jak ktoś tego nie wiedział, no to dużo stracił, bo tam tyle pięknej poezji, proszę Państwa, tyle pięknej poezji jest w psalmach. W ogóle Biblia to jest i bajka, i psalmy, poezja, saga, opowiadanie historyczne, sprawozdanie historyczne, parabola, hiperbola, czyli świadoma przesada. No, dużo różnych ciekawych rzeczy jest, że jak człowiek nie jest pazerny, chciwy i nie jest dosłownie myślącą osobą, to będzie chciał to wszystko pojąć, zrozumieć, oczywiście poprzez czytanie Pisma Świętego, poprzez studiowanie Pisma Świętego, używając oryginałów, czyli w językach oryginalnych. Jeżeli mamy Biblię w języku starym greckim, koine, no to wielki sukces, no też. No, ja myślę, że w języku polskim to jest bardzo ciężko przetłumaczyć Biblię, bo tu chodzi o te wyrażenia takie, żeby odpowiadały polskim, prawda? No, na przykład w języku rosyjskim jest siej duszą, czyli całym sobą, czyli całą duszą, co sugeruje, że duszą jest człowiek, jak mówi Biblia, hebrajskie słowo nefesh ba. Nawet każde zwierzę, dusza głodna jest, Biblia mówi, dusza chce jeść mięso. Dosłownie Biblia mówi, że dusza rodzi z żałości, że duszę można zabić, prawda? Że ta wioska tyle dusz liczy. Gdzie no, głównie raczej nie chodziło o walory filatelistyczne, tylko taki dosyć klasyczny, z jednej strony wywóz dewiz z kraju, a przywóz złota, które następnie było tam no, spieniężane, to nie były wielkie, jak na późniejsze afery przemytnicze liczby, no ale sprawa była spektakularna, to znaczy to było kilkadziesiąt tysięcy dolarów, no parę milionów ówczesnych złotych, parę kilogramów złota, ale ze względu na fakt, to byli sportowcy, no miało to swój rezonans medialny. Tam zapadły wyroki, zdaje się, po kilka lat więzienia, natomiast o tym pisała prasa, no i można powiedzieć, że to było tak, no nie uderzamy w lekkoatletów, bo postawienie już postaci podręcznikowych przed sądem byłoby to, no ale ponieważ to jest mniej znany, no mniej kultowy rodzaj sportu, a będzie również sygnał dla innych sportowców, zobaczcie, no to zdecydowano się tutaj tak dosyć szumnie w to uderzyć. Muszę powiedzieć Państwu, że w tym czasie ja się obracałem w tym środowisku, ponieważ większość tych aresztowanych brydżystów to byli
to była polska nie tylko ekstraklasa, ale to byli wielokrotni polscy reprezentanci brydża sportowego, którzy w Europie na różnych turniejach, na które jeździli, turniejach organizowanych zawsze przez federację, ale także imprezach typu mistrzowskiego, jak na przykład Mistrzostwa Europy Par, Mistrzostwa Teamów Europy, zajmowali czołowe miejsca. Jeszcze wtedy nie było blisko złotych medalów, to nastąpiło później i rozpoczęło je młodsze pokolenie niż ci, o których mówimy, bo w latach 70., kiedy pan doktor o nich opowiada, to większość z nich już się obracała około 40. Najstarszy był Bogumił Seifert. To był człowiek dla brydża sportowego w pewnym stopniu kanoniczny i najbardziej znany, dlatego że napisał rzeczywiście fantastyczny podręcznik brydża sportowego. Nie ma co tak narzekać na ten rząd polski. Nie ma co narzekać na ten rząd polski. Bardzo dużo dobrego zrobił. Jak ja się tu ocknęłam, obudziłam, to zauważyłam, że bardzo dużo zrobił, prawda? ABW i CBA w akcji. Ostatnio co mamy program w radiu Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby Langström Extra. Możecie Państwo nas tutaj posłuchiwać czasem. Co tam jest? No, przy tych grobach pobielanych, że coś jest za jasno, że coś jest za ciemno. O co tu chodzi? Co to za mafie były? Co one kradły, proszę Państwa? Jaki zły przykład dały? Dlaczego w ogóle tak było? Dlaczego duży procent jest takich różnych niedobitków, oszustów, złodziei, którzy pod krawatem, ładnie wyglądający, ja nie mówię tutaj o tych czterech, co tu ABW i CBA, tylko mówię w ogóle, że oszuści zwykle pod krawatem, pod, prawda, i pracownicy banków, i w hotelach, i tu i tam pracują, i jako złodzieje, jako oszuści. Ja to ostatnio byłam w M-Banku, w Uniwersalnie, czy w nowym budynku, który mi osobiście się nie podoba. Niech już wróci ten stary budynek, bo on taki kultowy, w stylu Socland, nie do tego Socland tutaj wracam. Ale stał facet, pracownik banku, i patrzył się, czy może kto nie poczęstuje się kawą. Kawiarka była zepsuta, coś tam. Jakiś chłopak wychodzi, może pomogę z czymś, no to przecież zreparował tę kawę, ale już w końcu nikt nie chciał tej kawy, bo tamten dziad stał w drzwiach otwartych i się tak gapił, wszystkich obserwował. To nie był jakby ochroniarz, ale może dyrektor tego ośrodka banku. Także proszę Państwa, do dupy taka robota. Jeszcze jak dowiedziałam się na przystanku, było pokazane, że M-Bank współpracuje z Owsiakiem, to dziękuję bardzo za ten M-Bank. Już mi pobrał, już 5 zł za kartę. Dwa dni, co włączyłam tę kartę, już mi od razu honorowo pobrał 5 zł, wiesz? M-Bank. Coś okropnego, żydostwo niesamowite, proszę Państwa. Jeśli chodzi o przesłanie na M-Bank, nie udało mi się przesłać nawet złotówki, bo tam mi nie pokazało, nie podpowiedziało, jaki jest kolejny krok, co następnego trzeba nacisnąć, żeby potwierdzając SMS-em przesłać kwotę. Nie było jak dziecinne napisy, kolorowe to może i dobrze, ale proszę Państwa, beznadziejne. PNG Ci podpowiada wszystko. W Millennium podpowiada Ci wszystko. W Plusie wszystko podpowiada. Jest logiczny ciąg a la long. I sobie potwierdzasz SMS-em następny przelew. Pieniądze śmieszne, tak jakby teraz na obecne obecną wartość, na przykład Jurek, czy mógłbyś mi na 2 tygodnie pożyczyć 500 zł? No dla mnie to był niezły pieniądz, ale jeszcze... No nie było tak, proszę Państwa, jak WNG Bank, gdzie są normalnie ciąg, ale long, logiczny ciąg podpowiedzi, czy w Millennium, czy w Plusie Banku, nie było. I dopiero już jak wybuchła sprawa, to ktoś mi powiedział, że a to właśnie potrzebne mu było do tego, żeby tu w środowisku ludzie, których by ewentualnie rozpytywano, żeby on miał taki rodzaj alibi, że on no, ma kłopoty ciągłe finansowe, takie drobne kwoty pożycza, więc to nie może być. Znaczy, tak, taka inżynieria finansowa jest w ogóle dosyć dobrą metodą przykrywkową. No,
Trochę to robił też pułkownik Kukliński w pewnym momencie, kiedy też tam bardzo duży system różnych pożyczek prowadził. Natomiast tutaj paradoks tej historii i być może skuteczność tego legendowania polega na tym, że jak wynika z akt, za tą osobą, nim doszło, jak to no, powiedzmy żargonem milicyjnym czy służb, do realizacji, przez 10 lat za tym człowiekiem chodziły różne służby, tajni współpracownicy, różne tego, i on nadal prowadził swoją działalność, bo oni się zajmowali tym, czy on tam aby nie szpieguje, czy jakichś tam tajnych informacji, czy tak, czegoś nie robi. Tak, mówimy o Bogumile Cajfercie, który miał w jednym z ministerstw własny gabinet, bo miał stanowisko dyrektora, a ci ludzie, którzy do niego przychodzili, no to byli po prostu jego koledzy, można powiedzieć, z boiska, a te kontakty były traktowane jako kontakty czysto sportowo-organizacyjne przed wyjazdami, bo on czasami nawet był kierownikiem takiego wyjazdu. Jako człowiek trochę nie grający, świetny teoretyk, natomiast praktyk średniej bardzo jakości. Więc on grał w brydża, ale nie na poziomie, nazwijmy to, międzynarodowym. Natomiast no, był mózgiem tej, pomysłodawcą i mózgiem tej operacji. Ale to był rzeczywiście cios dla naszego środowiska. No jak to się mówi, że potem ten uczeń przewyższa mistrza. Tam już ci, którzy nie uprawiali tego i nie weszli w skład tej grupy osób aresztowanych, to już tu wśród tych najwybitniejszych, to można powiedzieć, zostały resztki, jeśli chodzi o ich pokolenie, prawda? Więc to rzeczywiście była taka afera, która przypieczętowała, dała taką pieczęć na to środowisko brydżowe, które wtedy dopiero właściwie raczkowało i wychodziło na światło dzienne, jeśli chodzi o sukcesy europejskie, a później nawet światowe. Panie doktorze, chciałbym przy okazji zapytać, czy w ramach służb także pojawiają się takie ośrodki, takie grupy, które korzystają z tego, że mogą stosunkowo łatwo przenikać przez granice. Czy do pana taka wiedza dotarła? Tutaj kiedyś mówiliśmy o tak zwanej aferze Zalewu. To jest mniej więcej też ten okres, kiedy ona zostaje ujawniona. To jest też początek lat 70., ale ja, przygotowując się trochę do tej dzisiejszej rozmowy, znalazłem taką notatkę, kiedy trochę na podsumowanie dekady lat 60., bo to jest gdzieś początek, 81. rok, zrobiłem taką notatkę, więcej badano 2000 takich poważniejszych. Proszę Państwa, komputer Izyda wraca do bardzo starych zdjęć, które pokazują też mury Muzeum Powstania Warszawskiego, no które to muzeum zresztą nie jest stare, przecież niedawno zbudowane. Ale zdjęcia już mają sporo lat i Państwo zobaczą, jak ten czas leci, prawda? Jak my wyglądaliśmy, jak my wyglądamy, jak my wyglądać będziemy, proszę Państwa, jak wyglądała Ryszarda Tuba, jak wyglądała ta nasza, proszę Państwa, posłanka na Sejm, która była mężczyzną, a jest kobietą, jak wygląda Kim Lee, proszę Państwa, czy to jest mężczyzna w ogóle, czy to jest w ogóle kobieta. Dużo koloru, proszę Państwa, u nas jest w sensie sztuki, jako zapotrzebowanie dla sztuki. Dużo koloru. Musi być dużo koloru. Musi być dużo ruchu. U nas są filmy edukacyjne, proszę Państwa. U nas nie ma tak jak u tej Wróblewskiej, tam z Anglo-Ameryki, Białystok śpiewaczka się trafiła. Czy ja nawet nie wiem, jak ona śpiewa. Znaczy, ja wiem, jak ona śpiewa, bo ja z nią w cerkwi śpiewam, w chórze. Ale jak ona się tam wyrobiła tym głosem swoim, że ona taka wielka i taka ważna.
i nie mogę jej posłuchać, bo ona nie nagrywa siebie wcale, tylko robi same zdjęcia na Facebooku. I że ludzie przyzwyczaili się do robienia tych zdjęć, które są już niemodne, za dużo tych zdjęć jest, wszędzie jest pełno. Niech coś pokaże. Troszeczkę ruchu, troszeczkę dźwięku, od tego są filmy. Ludzie boją się na Facebooku pokazywać filmów, bo to Facebook takich nastraszył, przestraszył, ale jest opcja, filmy, obraz, wszystko jest. No, także pozdrawiam i te buziaczki przesyłam. Proszę Państwa, proszę tutaj sugerować się podpowiedziami komputera Izyda, bo komputer Izyda 40 lat ma doświadczenia w głoszeniu Ewangelii o Królestwie od domu do domu. Spotkał miliony ludzi, różnych ludzi, jak się zachować, jak dostosować Ewangelię do Królestwa Bożego, gdy też ktoś nie ma czasu, leci do pracy, biegnie, a to tu, a to tam jest zapracowany w ogóle w domu, ludzie też, jako katolicy. Jest nerwówka u tych dziadów katolickich, szykujących się do Babilonek, do świąt. Także nie jest łatwo rozmawiać, a rozdrażnić chyba najłatwiej zdenerwować kogoś, a chodzi o to, żeby zostawić może czasopismo, traktat publikacki na potem do przeczytania, a teraz się umówić na za tydzień, że wpadniemy, ale że też powiemy, że przy okazji, że niechcący tu przechodzą. Jednego funkcjonariusza służby bezpieczeństwa na lotnisku, przy czym mówię o tym funkcjonariuszu służby bezpieczeństwa, który sam zgłosił się do mnie zaraz na początku lat 90. jako do dziennikarza, żeby odkupić jakby swoją przeszłość i zdawał mi relacje z rzeczy, które ja znałem z kolei z koleżeńskiego źródła, ale to już wyłącznie jako pilota, który właściwie każdy kurs traktował jako przewiezienie jakiegoś towaru w tamtą stronę i przywiezienie do Polski najczęściej dolarów. Również złoto dolarów, tak? Ale wie pan, co ciekawe, że ten mój pilot, bo służba bezpieczeństwa, ten funkcjonariusz służby bezpieczeństwa opowiadał mi, że on tam pracował na lotnisku jako jeden z szarej obsługi lotniska, ale mający głównie kontakt ze stewardami. Także widzicie Państwo, 2013 rok, 2013 rok to było bardzo dawno. No, ja też mogłam być wtedy mężczyzną, mogłam mieć jakąś trzecią płeć, inną płeć, ale to nie jest ważne. U nas, proszę Państwa, w kanale edukacyjnym będzie dużo skrajnych kolorów, dużo kolorów takiego i innego. Dużo bieli, aż po błysk grobów powielanych tutaj ostatnio w radiu. Kończyta mamy ABW, CBA, w akcji też bardzo dużo takich błysków, że aż przejaskrawione są kolory grobów, światła grobów pobielanych. Albo zbyt ciemne. Także proszę Państwa, żeby coś się działo, żebyście Państwo się nie nudzili. Dlatego, że telewizja w ogóle jest nudna, typowa ta stara telewizja. Świat się zmienia, wszystko idzie. No nawet tutaj dziewczyna w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego wczoraj mówiła, że jak ja dziecko urodzę. Ja mówię, może już nie urodzisz tego dziecka, bo nikt nie powiedział, że ty urodzisz. Także ludzie się tak nastawiają jak Żydzi, którzy kiedyś, łamiąc Boże prawo od czasu do czasu, często, codziennie, wiedzieli, że Bóg im przebaczy. Czy może myśleli, że Bóg im przebaczy? Oni będą robić krowę złotą, dookoła krowy będą tańczyć, czyli obrzydliwe bałwochwalstwo uprawiać. Pana Boga będą mieli za nic, Biblię do śmietnika, Jahwe do śmietnika i imieniny swoje będą obchodzić. Imieniny, urodziny. Obrzydliwe, prawda? Dlaczego Świadkowie Jehowy nie obchodzą urodzin, a nie imienin? Dlatego, że imię Boże jest Jahwe, imię Boże jest Jehowa. Imię Boże jest mocną tarczą, silną tarczą, mocną wieżą. Że
Ludzie powinni imię Boże znać, czcić, szanować, a nie swoje imieniny obchodzić. To jest obrzydliwe. Ja uważam, to jest obrzydliwe. Jak można imię Boże z Biblii wyrzucić, jak tam było 6000 razy? W całości, w Starym i w Nowym, wszędzie Jahwe było. Nawet Słowacki napisał, że drżącą rękę położyłem przed tronem Jehowym w Korbianie. Słowackiego, tak. Słowacki nawet napisał dwa razy tam to imię Jehowa. Występuje, że mnie zatkało jeszcze, jak ja do matury się uczyłam też. Matura mi do niczego nie była potrzebna, ale ktoś tak uczył, jak potem też języków 7, 8 języków uczyłam. Także pozdrawiam serdecznie, bądźmy dobrej myśli. Czytajmy Biblię na te zimne dni może, na te wieczne dni śnieżne jeszcze. Będzie chlapał teraz, chlapał. Może ci z Ameryki, co tu czasem goście, bo to nie są mormoni, co kiedyś byli, już uciekli mormoni. Już teraz nie głoszą mormoni. Wartość dolara, wartość dewiz, czy nawet ich wręcz taka ekonomiczna jakby nadwartość, ona rosła, to znaczy coraz bardziej się opłacało mieć waluty i coraz bardziej państwa zachęcało wręcz swoich obywateli poprzez tutaj politykę dewizową, poprzez politykę gold, żeby to waluty pozyskiwały. A jakie mogli pozyskać? Albo coś wywożąc, albo tam ewentualnie podejmując. Czy można powiedzieć, że Peweksy to były te punkty, gdzie gromadzono te dewizy, często zdobywano nielegalnie. Panie doktorze, bardzo dziękuję, nasz czas minął. Dziękuję z Państwa gościem, był Pan doktor Krzysztof Paweł, historyk. Dziękuję bardzo. Reklama. Barbara, a co tu tak mokro? Nie, mówiłam ci, że pralka przeciekałeś, kup nową, to będzie sucho. A kup nową, kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to się załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą mnie śmieją. Ja się w to wrobić nie dam. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Po reklamie. Tu Polskie Radio 24, zbliża się godzina 18. Czas na informacje dnia. Rusza nowy program Energia Plus. Kto z niego skorzysta? O tym już za chwilę. W informacjach dnia także o ostrzeżeniach synoptyków. Będzie mocno wiało. Powiemy również o brytyjskiej opozycji, która chce złożyć wniosek o wotum nieufności wobec Theresy May. Ada Pałka, zapraszam. Rusza nowy program Energia Plus. Jego start zapowiedziała minister przedsiębiorczości i technologii. Wśród najważniejszych założeń projektu jest zwiększenie użycia odnawialnych i ekologicznych źródeł energii, a także obniżenie opłat za prąd. Ci, którzy wezmą udział w programie, odczują to pod koniec roku w swoim portfelu, zapewnia Jadwiga Emilewicz. Skorzystają rodziny, które w ten sposób obniżą koszty energii elektrycznej w swoich gospodarstwach. Średnio szacujemy, że na gospodarstwo domowe mieszkające w średniej wielkości domu to jest oszczędność rzędu 2,5 tysiąca złotych w skali roku. Z programu skorzystają też małe i średnie przedsiębiorstwa, które będą mogły obniżyć swoje wydatki. Dzięki nowemu projektowi ma być również zażegnany problem letnich niedoborów prądu. Synoptycy IMGW ostrzegają przed silnym wiatrem. W zachodniopomorskim w porywach może wiać nawet do 100 km na godzinę. Alerty dotyczące wichur wydano także dla województw pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, a także kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego i łódzkiego. W tych regionach w nocy wiatr będzie osiągał prędkość 90 km na godzinę. Szczegółowa prognoza pogody zaraz choroba w informacjach dnia. Na żebranie teraz. Należy się zastanowić nad wprowadzeniem ograniczeń dla działalności firmy Huawei na terenie naszego kraju, powiedział w Polskim Radiu 24 poseł Kukiz15 Piotr Apel. O. W ten sposób skomentował wtorkowe zatrzymanie dwóch mężczyzn podejrzanych o szpiegostwo przeciwko Polsce. O. Podejrzani obywatele Polski i Chin usłyszeli
zarzuty i zostali aresztowani na 3 miesiące. Zatrzymani to Chińczyk, który pracował w polskim oddziale firmy Huawei, a także Piotr D., były funkcjonariusz ABW, który w agencji był zatrudniony od 2011 roku. Zdaniem posła PiS Dominika Tarczyńskiego, winę za późne zatrzymanie byłego oficera ABW ponosi Platforma Obywatelska. Kapitan zatrzymany w sprawie szpiegostwa pracował w ABW w 2011 roku. Stracił pracę po aferze teleinformatycznej. Widzisz, jaka Huawei? Nic z nim nie zrobił. Mamy zbyt mało informacji w tej sprawie, by wyciągać szerokie wnioski, odpowiedział poseł PO Marcin Święcicki. Jest bardzo istotne, czy ABW nie śledziło go już za naszych rządów. Jedno wiemy, że od kilku lat ABW go śledził. Nie wiem, czy śledzi go od 2 lat, od 3, czy może już od 4. Sprawą aresztowania w związku ze szpiegostwem zainteresowała się Komisja Europejska. Chiński MSZ wyraził natomiast głębokie zaniepokojenie zatrzymaniem ich obywatela. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Berlinie wysłał do zachodnich koncernów realizujących projekt gazociągu Nord Stream 2 list z zapowiedzią objęcia ich sankcjami, jeśli nie wycofają się z tego przedsięwzięcia. Rzecznik ambasadora w rozmowie z mediami przypomniał, że planowanemu drugiemu gazociągowi z Rosji do Niemiec pod dnie Bałtyku sprzeciwiają się także inne państwa europejskie. Jak powiedział, listu nie należy traktować jako groźby, lecz jako jasną deklarację polityki Stanów Zjednoczonych. Formalnie jedynym udziałowcem spółki odpowiedzialnej za projekt Nord Stream 2 jest rosyjski Gazprom, ale firma podpisała umowy o finansowaniu tego przedsięwzięcia przez niemieckie, holendersko-brytyjskie, francuskie i austriackie koncerny. Nowe wybory parlamentarne lub drugie referendum, które mogłoby odwołać wyjście z Unii. Liderzy brytyjskiej opozycji przedstawili dziś swoje priorytety na wypadek, gdyby we wtorek Izba Gmin odrzuciła brexitowe porozumienie wynegocjowane przez Theresa May. Arytmetyka parlamentarna sugeruje obecnie, że tak się stanie. Jeremy Corbyn, lider Partii Pracy, mówił w BBC, że zgłosi wotum nieufności wobec premier, a gdyby po przyspieszonych wyborach wygrała lewica, będzie się starać o przesunięcie brexitu, który wyznaczony jest na 29 marca. Rzecz jasna, jeśli do wyborów dojdzie, będzie to miało miejsce w lutym lub marcu, na parę tygodni przed datą wyjścia z Unii. Potrzebny będzie czas na negocjacje. Lider lewicy wezwał również do stworzenia ponadpartyjnej koalicji, która po fiasku umowy Theresy May odwołałaby ją ze stanowiska. Już prawie 38 milionów złotych udało się zebrać podczas tegorocznego 27 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku akcja odbywa się pod hasłem Pomaganie jest dziecinnie proste. Dzięki zebranym pieniądzom do 50 specjalistycznych szpitali dziecięcych trafi sprzęt medyczny. W akcję zaangażowanych jest 120 tysięcy wolontariuszy. Wspieram orkiestrę od wielu lat, to jest bardzo fajna akcja. Święto narodowe. Co pan ma jako wolontariusz? Puszka, identyfikator, który mi właśnie odpadł. Ja pomagam sobie w wolontariatach różnych. Jak się ubrałaś na te dość ciężkie warunki? Cieplutko. Oczywiście na cebulkę trzeba się ubrać. Dobre rękawiczki. Chińczycy tam współpracują z ruskimi. Pełna puszka, jak najlżejsza. Czyli same banknoty. Oczywiście. Do akcji przyłączyła się także m.in. para prezydencka. Andrzej Duda przekazał na licytację góralską kurtkę, a jego żona sukienkę z żakietem. Noc z niedzieli na poniedziałek pochmurna i z opadami. W Małopolsce, na Podkarpaciu oraz na Suwalszczyźnie pokruszy śnieg. W pozostałej części kraju będzie padał deszcz lub deszcz ze śniegiem. Na termometrach od -2 w Zakopanem do 2 stopni w Szczecinie, Zielonej Górze i Wrocławiu. Jutro również sporo chmur i opady, maksymalnie 2 stopnie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Huawei. Wróżenie z faktów. Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu nisko. Dziś wróżyć z faktów będą ze mną Łukasz Pawłowski, Kultura Liberalna, po raz pierwszy we wróżeniu z faktów. Dzień dobry. I Tomasz Sommer, redaktor naczelny Najwyższego Czasu. No to nie będziemy płacić. A zaczniemy od tego, jaki będzie Waszym zdaniem dalszy rozwój wypadków wokół Narodowego Banku Polskiego. Kiedy z moimi gośćmi rozmawiałem na ten temat w ubiegłym tygodniu, to działo się to jeszcze przed, jak sądzę, pewnego rodzaju zwrotem w narracji, którą
partia rządząca przekazuje odbiorcom. Ten zwrot, on nie jest może bardzo wyraźny, ale jednak jest to trochę zwrot w kierunku próby obrony Adama Glapińskiego, przynajmniej ja mam takie wrażenie. No ale z drugiej strony będziemy mieli prawdopodobnie już w tym tygodniu w Sejmie ustawę, która umożliwi panu prezesowi ujawnienie wynagrodzeń w Narodowym Banku Polskim i myślę, taka jest przynajmniej moja ocena sytuacji, że ta ustawa będzie bardzo szybko przegłosowana przez Sejm, Senat i bardzo szybko pan prezydent ją podpisze, więc mamy też tutaj próbę wyjścia naprzeciw tym krytycznym głosom. Jak to się dalej waszym zdaniem będzie rozwijało, czyli jak będzie się zachowywała partia rządząca, ale też jak się będzie zachowywał pan prezes Adam Glapiński, który na razie nie widzi podstaw, żeby mówić o wynagrodzeniach w Narodowym Banku Polskim. Łukasz Pawłowski. No rzeczywiście, tutaj mamy jakąś taką fluktuację, jeśli chodzi o to, jak partia rządząca o tej sprawie opowiada. No, z drugiej strony, kiedy pan powiedział o tej obronie, no rzeczywiście mieliśmy wypowiedzi Marka Suskiego, w którym zdecydowanie bronił prezesa NBP, ale...